Nie widzę was, po prostu jest krzyżnik z Europy Universalii 4 z Polakami. Stało się coś złego, wyskoczył mi event, gdzie mogę zmienić króla. Jak zmieniłem króla, to Unia Personalna z Litwą się łamała. Jak się łamała Unia Personalna z Litwą, to byłem niezadowolony i musiałem zacząć od nowa. Poza tym wziąłem ideę, która daje mi 25% Manpower Modifier, co mi pozwoli w końcu za jakiś czas nadgonić ten mój biedny Manpower. Polepszone relacje na maksa mam. Jeszcze komuś by się przydało podlizać dupę, jak nie liżę. Z Brandenburgiem muszę mieć co najmniej na 150, by mieć zmniejszony koszt technologii ze względu na handlowanie zachodnią technologią, zachodnią bronią. No i teraz czekamy, ciśniemy po prostu na technologię militarną i ewentualnie wtedy już jakieś kolejne wojny będziemy prowadzić. Będzie lepsza konnica, armaty, ulepszone flankowanie. Francja nie ustawiła na rywala. Ja bym wolał na rywala przed Austrię. Mi się bardziej opłaca i przydałoby mi się także na przykład claimować Szepes. Żebym w końcu albo okrążył ich w ten sposób i atakował Wiedeń. 20 Army Tradition zawsze. Zaatakował w końcu Wiedeń, albo będę musiał na Pragę pójść, albo przez Poszony, przez dwie prowincje. Ale dopóki nie będzie wojen religijnych i się oni nie opi... Nie mają ze sobą już sojuszu. Wy głupie kurwy. Foreign Hair cały czas. Brakuje mu 5 punktów tylko. Albo Drakule bym miał na tronie. W końcu Bohemia też zaczęła starać o Jagiellona, chociaż Brandenburski Jagiellon jest lepszy. Najlepszy król, tak patrzę, 2-4-4. Karol Ferdynand Caski. Transylwanii. W Gdańsku robotnicy mi się buntują. Burżersi. Wałęsa. Kiszczak znalazł papiery, Boże. Co to jest? No, tolerancja prawdziwej wiary. Na razie mi się nie opłaca. Wałęsa, nie ma wprowadzenia demokracji w moim kraju. Dziękuję bardzo. A czemu ty... A nie, bo nie ma zdechnąć na razie. Dobra, to trzeba wykorzystać to, że mam te punkty. Podboostować sobie clergy i dać punkty administracyjne. Nie tutaj cold deed. I punkty militarne. A o nich ask for contribution. Bo dyplomatycznie to nawet nie ma co się starać, bo się nie opłaca. Nie wezmę Extractive Power, gdyż chcę dobustać sobie nową technologię jak najszybciej, bo to będzie duża przewaga. A poza tym... O, zmieniłeś sobie kolor, no. W czacie zobaczyłem. A poza tym mam idee militarne, dlatego chcę zostać przy militarnych punktach. Będę miał Winged Hussars. Będę mógł atakować Moskwę, spokojnie. Ja się jest zacofana dyplomatycznie. Pokoje się pokończyły. Wy macie sojusz Austrią niestety. No nie odkryj mojego agenta. Jest napisane kiedy skończył? W 19. A co się ten... co tych agentów tak ostatnio odkrywają? Ja nic nie mogę oklejmować przez to. Tylko mi agresywna ekspansja wtedy rośnie. Dostanę 20 tolerancja heretyków.
Oczywiście. Jakoś marno tolerancji heretyków zmniejszono, gdzie mam tylko innych heretyków tutaj. Którzy się jakoś nie obrażają na razie. No właśnie, jak tam z tolerowanymi kulturami? Economical, geographical, political, accepted culture. Estońskiej nie toleruje. Czego nie toleruje kultury estońskiej? Gdzie to było napisane? Było takie miejsce, gdzie było napisane, ile procent ma dana kultura u mnie w kraju. O, i zapomniałem, gdzie to było. Tak, wiem, że musi być. O kuźwa, gdzie to było napisane? Ej, koledzy, misja. Rywal naszego rywalu, manpower needs recover, improve our prestige. Jest sprawa. Hihi, nie powiem, hihi. Hihi, chuj ci w dupę, hihi. No tak, jak tutaj kluczu threshold minus 15%, tutaj mam minus 50%. Wszystkich powinienem kochać, a tak to dostaję tylko minusy za to, że są nietolerowani. Estońska Pruska. Kuźwa, gdzie to było? Ty lepiej napisz, gdzie było, że sprawdzało mi kultury akceptowane. Prowincja mojego interesu. Halo, akceptowane prowincje, czyli kultury. Procenty kultur w tym oknie pierwszym od lewej na jeść na te maski będzie pisać. W tym pierwszym od lewej i na te maski. O, tutaj, na maski! Ło! Bardziej chujowo nie mogli tego zrobić. Estońska. Albo liwońsko trzeba byłoby dobustować, bo jest potrzebne... 7% jest potrzebne. Więc Latwian... Kulturę latwiańską trzeba byłoby dobustować. Ale mają separatyzm. Na Latwian, dawaj. Dziękuję bardzo. A taką pomoc liczyłem. Okej, okay, kolejne Kurthausy teraz są. Co dawały Kurthausy? O, dały jakąś decyzję. Missionary Strength. No to czemu mam nie wziąć, jak mam wziąć? Kurthausy, Local Unrest. Ale po co mi Local Unrest, jak tego w ogóle nie odczuwam? Arsej Kuivar. Teraz, a gdzieś tutaj było złoto. To teraz przypomniałem. Przepesie, to na pewno jesteś moim celem w ekspansji. Przepes.
Sorry, nie wezmę cię. Yerlin Army Tradition Decay. Bo chcę technologię. Niderlandy, nie ma Niderlandów. Jeszcze nie ma tych buntów po 200 tysięcy. A Francja bije Austrię, to byłby idealny moment według mnie do zaatakowania. Jakby się claim skończył. Do zaatakowania Węgrów. Węgry pewnie mają taką samą, mają gorszą technologię jeszcze militarną od mojej. Ktoś z kim graniczę ma technologię militarną lepszą. Ma już dychę, tylko nie wiem kto. Litwini nie, Szwedzi nie, Moskwa nie. Mołdawia też nie. Nie wiem, z kimś kto graniczę ma lepszą technologię militarną od mojej. A ja nie mam zielonego pojęcia kto to jest. Okej. Nadszedł ten czas. Czemu wy się nie dołączycie? A, trus! Kurwa, nie. 5 lat. Brandenburgia, no i sprawdzałem to... Nie, oni mają 9. 9 militarną mają. 9. Z jakimś jednoprowincjowym państewkiem, które jest swój dobustowane nie graniczy? No nie graniczy. Chyba, że się morsko liczy na przykład Dania. Też się Dania nie liczy. Do dukatów. Trade power. Czy gdzieś się opłata zwiększyć? Nigdzie. Albo na przykład, czy... manpower modifier. Modifier, czy jak to tam woli. No bo taksy. 16, no to się opłaca. 15, 11, 10, 10. Z Ottomanami nie graniczę, z Wallachią nie graniczę. Tu żadnego morskiego państewka także nie ma. Koszt o 5% mam zmniejszony. No i cóż, na razie czekamy po prostu. Co się stało? Co za event gain? Oczywiście dostań 25 Church Powera. To mi pozwoli na dodanie kolejnej tutaj doktryny tego Churcha. Warlef Army, dawaj. Mój militarnie. Dam teraz Morelli. 3-9. Ale Ruscy mieli 3-8 wtedy chyba. A z Ruskimi kiedy mi się to już skończy? 23, z wami mi się kończy 23. Chyba byłoby bardziej opłacalne Węgrów zaatakować. A no właśnie. Skończyłem... ...claimować ten sztopl, czy na Threatened War'a. A nie, bo sztopl to pewnie ich kuźwa stolica, tak. No tu w dupę, kurwy jebany. To na Kolberg, kuźwa. Jest! Fryderyk Jagiellon! Jest! Ale się wbiłeś, chłopie! Jagiellona mogę mieć, tak! Przecież prawie zawsze dostaję 5 prestiżu. Jakieś coś tam w wieże, a nie. Rozpoczęło się nawracanie nie tych nieprotestantów, tylko tych drugich. To byli kalwinistów, tylko jak to się nazywali, reformatorzy chyba, a nie protestanci.
Manpower w końcu jest na plusie. Zaraz zacznę zarabiać więcej, jak mi się kultura w Ozylii zmieni. Bo powinno wskoczyć na 7% i kultura łotewska będzie tolerowana. I mogłem wtedy zmniejszyć tą kulturę łotewską do 4%. Bun w Turowie, dacie sobie z nim radę? Powinniście. Ej, według mnie wy tym buntem powinniście się zająć. A dobra, odnawiali manpower. Pomyśleli, że mogą odnowić w drodze. Jakiś fort mieli? Chyba w Kijowie. Nie, żadnego nie mieli akurat chyba. Czyli dostali jakieś minusy tutaj na tą prowincję. A nie mają gdzieś fort? Wołyni, okej. Okay. Nie macie po co tam stać, super komputer. Kiedy mogę to iść zrobić? Dopiero za 3 lata. Litwa religion, jaka religion? No katolicka religion. Jaką mogą mieć religion? A kiedy technologia wskoczy? No leci. Jest tego drugiego, więc jeszcze zaraz powinno wyskoczyć, że jest akceptowana kultura. Tak, łotewska jest akceptowana. Jeszcze ci nie są akceptowani, ale tu jest separatyzm. Jeszcze przez tam chyba 1,5 roku tak patrzę. Tu na przykład już nie ma separatyzmu. Na łotewską mogę zmienić. A ten futro chyba z czasem podrożeje, jak pamiętam. Aż 6 lat, że będzie zmiana kultura. Jaki ma limit wojska? No dobra, niech zostanie. Nie ma problemu z konnicą? Nie ma. Ha, i Liberty Desire mi wyskoczy takie, że się zesram zaraz. A nie, 50. 90 na minusie. Siedemdziesiąt, 80. Niecałe 90 na plusie, no to by się przydało. Jakby miał 10 prestiżu, tyle ci powiem. Jakbym miał 10 prestiżu, to im zmienię religię. A nie. Zmniejsza Liberty Desire za koszt. Okej, okay, zaryzykuję. Kurwa, co ja zrobiłem? Źle kliknąłem. Okej. Okay. 46, zrobiłem jak mówiłeś. Teraz niech nawracają, przecież oni będą wybuchać. Jakie wy macie idee? Mogę przeczytać, jakie macie dokładnie? Dyplomatyczne i quantity. Stosunki mam na 200, jak mam poprawić? Nie government type, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o... dynastik. Jagiellonowie się rozwijają. Accept the petition. Reject the petition. Oczywiście accept the petition, gdyż ja nie mam żadnego interesu, żeby nie akceptować tej petition. W przyszłym roku powinno mi wyskoczyć kolejna technologia. Aby mieli jak nawracać.
katolickie nawrócą, ale prawosławne to się chyba zesrają. Dobra, mogę wam trochę tentuora? Nie zgodzą się, 100 na 104. O, Czesi się z kimś biją, mogą się nie dołączyć do tej wojny. Walczą na innej wojnie. O, inaczej się dyplomatyczna mi skoczyła. Cieszę się. Isen Huzarn, Pedero, albo nie, Kurwerin, o. Legitymacja i szlachta. Wolę mieć wyrąbane tą szlachtę. Ale oni się już obrażają. Tam trochę się poobrażają im winie, no właśnie. Relative. Okej, polepszyłem relacje. Będzie się trzymać na okolicach tego 30. O, już spadło na 30. No właśnie, moje embargo wygląda. Z kim ma embargo handlowe? Moskwą i z tymi, ale z Austriakami nie mam embargo. Czemu nie mam z Austriakami embargo handlowego? Halo, halo, powinno być. Iż embargo, a natomiast otomanami, którym nie mam truca, obrażę im matki. I dosłownie matki, bo parę matek mają. 38 power projection. O wy kurwy jebany. Nie pomogę wam. Walczcie sami z Francuzami, ja się w to nie mieszam. Dobranoc. Tak wcześniej, dobranoc. Moskwo. No bo będzie teraz atak na Moskwę, ale Litwa zaraz podąży oczywiście dzielnie na Francuzów. Czy jak ja im nie pomogę, to raczej przegrają i mam w dupie, no i tak się tak to się skończy. tu się biją. Francuzi wygrywają. Fight. Let's fight. Jakby Austria się nie dołączyła, bym ich pocisnął. Ale nie mogę im wypowiedzieć wojny, ponieważ jestem w jednej wojnie, w której jest Emperor. Macie tu claimy na nich, nie mają claimów. Ale porobili kolejne claimy na Moskwę. Przydałoby się, żebym ja porobił claimy na Moskwę, ja brał prowincję. Jaż już mają około 40 miast pewnie. To mnie obchodzi, że nie wypowiem na przykład wojny teraz Moskwie ani im. Chyba, że Moskwa jest słaba i jest w stanie wojny. Nie, jest silna. 32 tysiące, czyli ja bym musiał całym moim wojskiem walczyć. I to byłaby o wiele mniej easy wojna, niż teraz na przykład Litwa nie ma tej wojska, Mołdawia nie ma tej wojska. No i to już nie jest takie easy, by się wydawało. Chyba, że raczej Szwedzi by pomogli w wojnie, na przykład. Walczą w innej wojnie z Danią. Więc Szwedzi też nie pomogą. Mają claim na Twer. Nie mają claimu na Twer. Oni prowadzą dwie wojny na raz. Więc cesarstwie się napierdzielają. Ech, a ja sobie tutaj miło popatrzę sobie, będę ich ignorować, udając, że nic się nie dzieje. Sachs-Lauenburg opinion. Nie! Nie. Ten insult. Albo nie. Offer Alliance.
Dissolve Alliance. Chociaż bym szedł z nimi w unii personalnej, tak byłoby gówno i się nie opłacało. Ten insult. Jagiellon musi być, a król musi umrzeć. 4002. Nawróćmy Udawie. No w sumie ile macie Liberty Desire? Macie 0 Liberty Desire. Enforce Religions. A mamy... No nie, co 50 by mieli. Ale Litwa na przykład nie nawraca. A nie, nawróciła jedną prowincję dopiero. A zaryzykuje, raz się żyje. Minus 10, czyli że jakbym teraz poszedł Gidą w technologie administracyjne, to powinni, to będzie anektowanie Litwy i spokojne wojny teraz. Znaczy się te dwie idee szybko zrobić, by mieć Winged Hussars. Chodzi mi o sam fakt napierdzielania tą husarią, tą konnicą, a nie już koniecznie o samą jednostkę. Zresztą Winged Hussars będę miał na 22 dopiero. Zaproszenie w kolejnym odcinku z tą wojną. Zapraszam was, łapki w górę i tak dalej, inne pierdoły, pa.